przez blisko 50 lat. Chodził do lasu z siekierą na plecach i polował na drzewa. Drżały przed nim nawet okoliczne dęby. Pewnego razu oczy podciętej sosny zachmurzyły się i spadła z nich ulewna żywica. Od tej pory drwal nie sypiał po nocach, rzucił pracę i o mało nie utopił się w jałowcówce. Przestał nawet rozmawiać z żoną i z siekierą. Któregoś dnia zwalił się z nóg. Kiedy przyszedłem i przyłożyłem ucho do jego piersi, nie miałem już wątpliwości. Przedtem nikt się nie domyślał, że pod tymi gałęziami żył i sękami żeber biło serce.